sygnał ode mnie, zaczynamy podbijać. I komu piłka spadnie, tylko tu może być. Komu spadnie, ten bierze piłkę i odchodzi. Zostaje ten, który dalej odbija. I będziemy mieli mistrza, tak? Rozumiecie, Oliver? Wejdź tutaj na boisko. Gotowi? Na mój sygnał. Gotowi? Zaczynamy podbijać. Komu wypadnie piłka, ten oddaje do kosza i schodzi. Gotowi? O! Nie wychodź z boiska, Kasia. Czabel już ucieka. Czabel już ucieka. Dobra. Kasper, żebyś nie wyszedł za boisko. Kasper, o, mamy debiutanta mistrza. Gość przyszedł pierwszy raz i wygrał zawody. Panie Janku, kto wpadł na taki pomysł, aby tą młodzież tak troszkę, żeby poćwiczyli, no bo to jest tenis, ich przyszłością będzie, czy po prostu zrozumieją, że to nie jest łatwy i tani taki chleb? To nie chodzi o profesjonalny tenis. Tu chodzi o to, o zabawę, żeby wszystkie dzieci z Lubawki, z okolic mogły spróbować, mogły wziąć rakietę do ręki, zagrać, mogły się z tenisem spotkać w realu. Lubawka ma przepiękne tenisowe tradycje. Moi przyjaciele dwaj stąd, Rysiu Kunie i Wiesiu Stawasz, to są, zawsze im to mówiłem, najzdolniejsi tenisiści, których spotkałem w życiu. Gdyby mogli uprawiać profesjonalnie ten sport, to pewnie byliby takimi polskimi chłopakami. Po prostu znakomicie, mając teraz po 70 lat, nadal świetnie grają. I ja to im zawsze opowiadam. Lubawka ma taki klimat tenisowy, a ja tutaj zbudowałem kort dla swoich dzieci. Mój Szymon tutaj trenował, tu zaczynał, a dzisiaj właśnie dostał się do wielkoszlamowego US Open. Wymyśliliśmy wspólnie teraz z Fundacją Veritas, której fundator jest entuzjastą jakby tworzenia takich szans dla dzieci, żeby pod hasłem Lubawka miastem tenisa dać szansę dzieciom. Spróbować. To nie znaczy, że musimy wykreować mistrza, ale dajmy szansę. Otwórzmy drzwi, pokażmy, że tenis jest sposobem na życie, na spędzanie czasu. Dla dzieci, dla dorosłych, dla starszych. Jest taki pomysł, żeby to było i dla 10-latków, ale też dla 60-latków, dla 70-latków. Ja właśnie dla Ryszarda i dla Wiesia między innymi chcę zrobić turniej, w której parze deblowej suma będzie minimum 120 lat. I to będzie taka rzecz, że można grać w tenisa naprawdę długo, ale można się też tenisem pięknie bawić. Fajnie, bo są dzieciaki tutaj z Lubawskiej Świetlicy, ze swoimi opiekunami. Dzieciaki się bawią i mam nadzieję, że kiedyś przyjdą tutaj potrenować, pograć. Może się uda zrobić klub tenisowy, sekcję tenisową. Takie miejsca jak Lubawka to są miejsca, gdzie sport jest szansą dla dzieci. I dlaczego nie tenis? Panie Janku, w lipcu spróbowaliście, sierpień dzisiaj mamy też i ta młodzież no po prostu potrzebuje tego ruchu. W lipcu było tak, że zaczęliśmy, przekonały się i dzieci, i rodzice, że jest dobre miejsce, że jest dobra zabawa, że można spędzić miło czas. W związku z tym na sierpień grupy są już pełne. Do południa i po południu szkolimy po 16-17 dzieci w grupie. To jest fajna zabawa. Dla mnie jest to takie wrócenie do wspomnień, kiedy moi synowie w tym wieku zaczynali, kiedy miałem szkółki we Wrocławiu 100-osobowe, kiedy szkoliłem zawodników. Tutaj to jest trochę inaczej, bo to jest pierwszy krok, ale zawsze ten pierwszy krok trzeba zrobić. Wsparła nas właśnie wspomniana Fundacja Veritas, która jakby sfinansowała tutaj te wszystkie rzeczy dla dzieci. No i jest pięknie. Czy można tutaj korzystać na tych wynajęcia tego korta, no po prostu pograć po południu? My zapraszamy wszystkich. W tej chwili samoobieg Lubczyk jest w przebudowie, będzie zmieniał funkcję, będzie nowe, piękne miejsce, będzie dom. Ja tego właśnie zawsze się boję tej nazwy seniora czy spokojnej starości, ale my chcemy zrobić dom spokojnej starości, w którym na przykład będzie nauka tenisa dla kategorii 65+. Jak o tym pierwszy raz powiedziałem ludziom, z którymi będziemy to robić, to się zdziwili, a potem okazało się, że to jest najnowszy trend światowy, który idzie z Florydy na cały świat, że ta jesień życia nie musi być czekaniem na koniec, tylko może być aktywnością, uśmiechem. A ja do tego wymyśliłem hasło, które się nazywa spokojna jesień życia rozjaśniona uśmiechem dziecka.
i marzę o tym, żeby te dzieciaki spotykały się z tymi starszymi ludźmi i żeby wspólnie spędzać jakieś chwile. A jak to będzie na korcie, to to będzie piękne. Życzę panu, aby to się spełniło. Ja to robię też dla siebie, bo moja jesień życia się zbliża i chciałbym ją właśnie spędzać w takich miejscach i z takimi ludźmi. Lubawka ma do tego klimat, ma do tego ludzi. Dlaczego nie? Lubawka miastem tenisa. Przodem, tyłem. O! Tyłem, tyłem. Rakieta ma zostać. O, piłka na rakiecie. To będę gidujesz. Dawaj, dawaj, gazu, Ksawery, dawaj! Dawaj, daj, gazu! Gida! Dawaj, Ksawery!